Poranek Radia TOK FM. Szliśmy. Drodzy Państwo, dzień dobry. Jan Wróbel wita Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Dzień dobry. Niedawno dostałem zaproszenie na spotkanie przedświąteczne. O, u Pani pełnomocnik jak jest w urzędzie? Zapraszacie się na Wigilię czy na spotkanie przedświąteczne? Niektórzy nazywają to spotkaniem, niektórzy nazywają to Wigilią. Na pewno się spotkamy i złożymy sobie życzenia przed świętami. Mhm. A jak Pani zaprasza, to na co? Na Wigilię czy na grudniowy event? Na spotkanie. Aha. Przedświąteczne, bo uważam, że każdy w swoim prywatnym życiu ma coś, co naprawdę jest Wigilią, gdzie dzieli się opłatkiem i to ma inny wymiar niż takie spotkania zakładowe. Czyli już nic mnie nie dziwi, że Episkopat Polski chłodno się wypowiadał na temat konwencji, którą pani od wielu miesięcy, właściwie od paru lat już promuje w Polsce, konwencji o równym traktowaniu. Bo ta konwencja jest dość młodą konwencją, ma dopiero półtora roku. Ale faktycznie od prawie roku, czyli od lutego mniej więcej zajmowałam się intensywnie tą konwencją i cieszę się, że mogłam sfinalizować te starania wczoraj, składając podpis w imieniu Polski pod konwencją. To jest ważne wydarzenie. Cieszą się wszystkie organizacje pozarządowe, prawnoczłowiecze, które zajmują się przemocą wobec kobiet, ale które też zajmują się generalnie prawami człowieka. Mhm. Prezydium Episkopatu wczoraj to ma kilka takich, myślę, wypowiedzi, które są dosyć w Polsce popularne. Nie są specjalnie katolickie, tylko są takie tradycją ugruntowane, co nie znaczy, że są ipso facto dobre. Otóż prezydium pisze Episkopatu między innymi tak. Konwencja wprowadza definicję płci jako społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy. Przy czym pomija całkowicie naturalne, biologiczne różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną i zakłada, że płeć można wybierać. Ja nie wiem, gdzie to jest w konwencji napisane. W konwencji nie ma żadnej nowej definicji płci. Jest definicja płci społeczno-kulturowej. To jest takie pojęcie, które jest w socjologii, w ogóle w naukach społecznych i humanistycznych od kilkudziesięciu lat znane. Ale nie każdy jest socjologiem. Rozumiem, że nie każdy musi to pojęcie znać. Są nie tylko oddzielne zajęcia, wykłady seminaria na ten temat, ale są całe studia magisterskie, także w Polsce, o płci społeczno-kulturowej. I w tej konwencji jest tylko mowa o tym, że kultura determinuje nasze zachowania i że powinniśmy wziąć to pod uwagę, kiedy tworzymy prawo. Tam nie ma żadnej nowej definicji płci, na szczęście, bo na pewno nie proponowałabym podpisywania konwencji, która wprowadza nową definicję płci. Ale pomija konwencja naturalne, biologiczne różnice, czy nie pomija? Nie pomija. Konwencja w ogóle nie mówi o tym, jakie są różnice naturalne pomiędzy większość dokumentów prawnych, z którymi mamy do czynienia, nie mówi o tym, jakie są różnice biologiczne pomiędzy mężczyznami a kobietami. Są pewne sprawy, które są oczywiste. Również w tych dokumentach nie mówimy o tym, że słońce wschodzi i zachodzi. Są zjawiska oczywiste, o których się w dokumentach nie pisze. Gdybyśmy mieli zmienić zdanie na ten temat, to byśmy o nich pisali, ale skoro nie piszemy, to znaczy, że nasze przekonania i wiedza nie zmieniły się na te tematy. Jeszcze pozostańmy chwilę przy oświadczeniu Prezydium Episkopatu Polskiego, zwłaszcza, że nadchodzi spotkanie przedświąteczne wielu milionów Polaków. Szczególny niepokój wzbudza nałożenie na sygnatariuszy obowiązku edukacji i promowania niestereotypowych ról płci, a więc homoseksualizmu i transseksualizmu, twierdzi prezydium. Homoseksualizm to jest orientacja seksualna, a role płciowe to jest zupełnie co innego. Role społeczne czy role płciowe mówią o tym, jakie mamy oczekiwania wobec konkretnej osoby, jak sobie wyobrażamy, co w życiu robi, jakie zawody na przykład uprawia, czy kobieta może być kierowcą, czy to jest tylko zawód męski, czy kobieta może położyć podłogę, zrobić remont w domu, czy to jest tylko zajęcie męskie, czy mężczyzna może przewinąć dziecko, pójść z nim na spacer, czy to jest zajęcie tylko żeńskie. Także mówimy o rolach płciowych, a więc też o tym, czym zajmuje się kobieta-mężczyzna w życiu rodzinnym, czym zajmuje się kobieta-mężczyzna w życiu zawodowym. I ten przepis faktycznie mówi o tym, żeby w szkole, w czasie edukowania młodzieży, nie ograniczać ich wyobrażenia o tym, co mogą w życiu robić, żeby ich potencjał, ich zdolności były w pełni realizowane. Więc to jest bardziej taki przepis, który mówi o tym, żebyśmy pamiętali w edukacji o takich naukach dla dzieci, które pozwolą im w swoim życiu dorosłym zrealizować swój pełen potencjał, wszystkie swoje talenty i żeby te wybory po prostu były szanowane. A myśli pani, że stereotypowa rola kobiety w Polsce to nie jest już liczman, nie jest już coś, co dawno nie istnieje. To znaczy znajdziemy kobietę, która spełnia cechy
jakiejś takiej książkowej kury domowej, która cały czas siedzi w domu, jest głupia, nie chce pójść do pracy, bo nie potrafi i wisi na swoim mężu, którego tam w miarę uwielbia, a wiadomo w końcu, jakie to jest ladaco. Że takie osoby na pewno się znajdują, ale w tym opisie nie można dzisiaj zamknąć typowej polskiej kobiety, energicznej, zapracowanej, trzymającej męża krótko, ile go już nie wygoniła dawno z domu. Panie redaktorze, ja myślę, że jest całkiem odwrotnie. Stereotyp mówiący o tym, do czego jest mężczyzna stworzona, do czego kobieta ma się dobrze, i jest bardzo powszechne oczekiwanie, że kobieta ma być tą strażniczką domowego ogniska i w związku z tym pozamiatać, posprzątać, ugotować, oprać dzieci, przygotować je do szkoły, sprawdzić im lekcje i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, mimo że kobieta pracuje najczęściej także zawodowo, ta jej praca zawodowa traktowana jest także czasami przez kobiety jako taka fanaberia, coś, co jej służy do jej osobistego rozwoju i trochę pomaga w domowym budżecie, ale tak naprawdę to, co naprawdę ma zrobić, to jest to, te wszystkie działania w domu. I w rezultacie to oczekiwanie powoduje, że kobiety pracują nieco krócej tygodniowo niż mężczyźni, bo mężczyźni pracują 41 godzin tygodniowo średnio, a kobiety 38, ale w domu kobiety pracują 20 godzin dłużej tygodniowo niż mężczyźni. Mężczyźni 9 godzin tygodniowo w domu na prace domowe poświęcają, a kobiety 31 godzin. W rezultacie kobiety 800 godzin rocznie więcej pracują w domu z powodu tego stereotypu, który mówi o tym, że wszystko, co się robi w domu, to jest praca kobiet, a mężczyzna, który je wykonuje, jest po prostu niemęski. Więc pozbycie się tego stereotypu spowodowałoby bardziej sprawiedliwy podział prac domowych i trochę pewnie by odblokował kobiece awanse w pracy zawodowej. Czyli będziemy mieli takie w szkole zadania z matematyki. Tata umył 17 talerzy niebieskich i 2 zielone. Ile w sumie umył talerzy? Nie chodzi o to, żeby wszystkie zajęcia domowe były dzielone na pół, tylko chodzi o to, zwłaszcza, żeby... że zmywanie jest akurat najlżejsze. Ja chytrze wybrałem. Chodzi o to, żeby czas pracy poświęcony na pracę, które się wykonuje na rzecz rodziny, był mniej więcej podobny. Mhm. Chyba że jest duża różnica w pracy zawodowej, ale jeżeli jest tak, że oboje tyle samo pracują, wracają do domu wieczorem po ciężkiej pracy zawodowej, a potem od kobiety oczekuje się, żeby ona jeszcze ogarnęła dom, a on już może sobie odpocząć, więc nie jest to sprawiedliwe i z takim stereotypem na pewno warto trochę powalczyć. Konwencja podpisana i już nie ma co płakać. Konwencja jest podpisana, to jest dopiero początek naszej drogi do realizowania konwencji. Czeka nas jeszcze ratyfikacja. Przypuszczam, że potrwa to wiele miesięcy albo nawet lat, żebyśmy od strony prawnej rozstrzygnęli wszystkie wątpliwości. Mam też głęboką nadzieję, a nawet przekonanie, że podczas tych dyskusji te wątpliwości, które zgłaszają niektóre środowiska obecnie, całkowicie się rozwieją, ponieważ to nie są wątpliwości, które by mówiły o innym poglądzie na to samo. Na przykład miałam dotychczas, bo już uzgodniliśmy stanowiska z panem ministrem Gowinem, inny pogląd na to, jak należy ścigać gwałt, czy z urzędu, czy wnioskowo, jak jest lepiej po prostu dla ofiar przemocy. I to był spór całkowicie merytoryczny, natomiast te zarzuty, które pan tutaj częściowo cytował, dotyczą rzeczy, których nie ma w konwencji, a więc to są zarzuty niemerytoryczne, które moim zdaniem można rozwiać, jeżeli pochylimy się i uważnie przeczytamy to, co w niej jest. A próbowała pani już rozwiewać, bo w końcu to nie jest nieoczekiwany ten dokument Prezydium Episkopatu Polski. Chociażby znany załóżnik Kościoła katolickiego, minister Gowin, nieraz formułował podobne ataki. Rozmawiałam. Może można było pójść do tych biskupów, albo przynajmniej zadzwonić. Rozmawiałam tylko z ministrem Gowinem, częściowo skutecznie, częściowo nieskutecznie. I no, jest przed nami 2 lata pracy nad konwencją. Z całą pewnością wszystkie osoby zainteresowane i wszystkie organizacje zainteresowane konwencją będę zapraszała do współpracy i do tych negocjacji i dyskusji, a więc wszystkie poglądy będą mogły być wyrażone i wątpliwości rozstrzygnięte podczas tych spotkań. Obiecuję, że to już ostatnie pytanie dotyczące Episkopatu Polskiego. W końcu ani pani, ani ja nie reprezentujemy Episkopatu Polskiego, ale jak właściwie chce pani przekonać księży biskupów, żeby się tak zmienili swoje stanowisko ze sceptycznego na życzliwe? Jak to się kiedyś zdarzyło w wypadku stosunku do Unii Europejskiej? Byli raczej sceptyczni, a potem stali się raczej życzliwi. Kościół wielokrotnie zmieniał poglądy na różne sprawy, do których wcześniej był sceptyczny, albo nawet wręcz był zdecydowanym przeciwnikiem. A teraz nawet mówię o przeszczepianiu organów, powiedzmy. A teraz zaleca i widzi w tym wielkie dobro, więc myślę, że i w tej sprawie Kościół może zmienić zdanie, jeżeli będziemy odpowiednio merytorycznie i odpowiednio długo rozmawiać. Kościół jest instytucją, która uczy pokory w swoich naukach i uczy słuchania. I jestem przekonana, że i ja będę
skutecznie słuchała, co mówi Kościół, po to, żeby dobrać odpowiednie argumenty, a Kościół będzie słuchał tego, co mówią ci, którzy chcą konwencji i dostrzegają w tym sens i dobro dla ofiar przemocy. Pamiętam, że w czasach bitwy o Unię Europejską to przełomową okazała się wizyta delegacji episkopatu w Brukseli. I okazało się, że tam zapach siarki jest oczywiście jakoś tam wyczuwalny, ale na homeopatycznej dawce i wrócili zadowoleni. Gdzie by pani zawiozła polskich biskupów? Nie mam takich planów. Uważam, że jeżeli są wątpliwości dotyczące treści dokumentu, to trzeba rozmawiać o dokumencie, gdziekolwiek. Ministerstwo Zdrowia przygotowało program ministerialny refundacji zabiegów in vitro. Tak się spodziewam, że chociaż nie należy to wprost do pani kompetencji, ogląda pani z zainteresowaniem, co się dzieje na tym odcinku. I właściwie jesteśmy do tyłu. Jest dyrektywa unijna, która trochę nas przyspiesza i jest dyrektywa nieunijna, wewnątrzkrajowa, nieformalna, która powoduje, że jak nie mieliśmy, tak nie mamy jasnej procedury w sprawie in vitro. Będzie ten program zdrowotny, będzie wiosną uruchomiony i to jest nadzieja dla tych par, które in vitro wykonują za własne pieniądze, bo generalnie mówimy o dwóch problemach. Jeden problem należy do kwestii etycznych, bioetycznych i chcemy po prostu uregulować prawnie to, co nie jest prawnie uregulowane, po to, żeby zjawiska, procedury, Nie żałuje pani, że nie będzie to prawnie uregulowane na mocy ustawy? Nie będzie uregulowane, przecież ja dostałam zgodę Rady Ministrów i prowadzę przygotowania do ratyfikacji konwencji bioetycznej także. Jestem po dwóch turach negocjacji wewnątrzrządowych, czekają nas pewnie jeszcze ze dwie takie dyskusje, ale uregulujemy pewne rzeczy konwencją, te takie najbardziej zasadnicze, to już na przykład, że nie można klonować człowieka, a część będzie uregulowana programem zdrowotnym, który po pierwsze wyznaczy pewne standardy w wykonywaniu tego zabiegu, a więc tylko te kliniki, które dostosują się do tych wymagań, będą mogły ten zabieg wykonywać, a równocześnie ci, którzy z tego zabiegu będą chcieli skorzystać, będą mieli go częściowo zrefundowany, co jest bardzo istotne, bo obecnie ten zabieg, jednorazowy cykl kosztuje około 12 tysięcy złotych, czasami więcej i to są pieniądze, które ludzie wydają ze swoich prywatnych zasobów, a jest to zabieg medyczny i powinien być refundowany, tak jak inne zabiegi medyczne. Więc ja myślę, że tak trochę okrakiem, ale uregulujemy te kwestie, a w międzyczasie będziemy bardzo szczegółowo dyskutować i może uda się te wszystkie zapisy, które są w dyrektywach, które częściowo tylko mamy zrealizowane, wprowadzić do polskiego prawa. Dziękuję bardzo. Agnieszka Kozłowicz-Rajewicz, pełnomocnik, ale właściwie pełnomocniczka przecież rządu do spraw równego traktowania. Dziękuję bardzo.